Polityka przy kawie, Małgorzata Serafin. Witam Państwa, Joanna Mucha, minister sportu i turystyki w naszym studiu. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Pierwsza rysa na wizerunku pani minister, czyli Marek Wieczorek. No ja mam wrażenie, że w ogóle to było takie polowanie na czarownicę przez długi czas. Gdzie się potknę, gdzie mi się coś nie uda i pierwszy pretekst wykorzystano. Chociaż no, w bardzo taki nie w porządku sposób w stosunku do mnie, dlatego że ja bardzo mocno, bardzo dużą uwagę dobieram, czy poświęcam temu, żeby dobierać swoich współpracowników. I tak samo było w tym przypadku. Natomiast wykorzystano po prostu rzeczy śmieszne, żeby de facto mnie ośmieszyć, ośmieszając tego człowieka. To nie w porządku. To, że Marek Wieczorek, właściciel salonów fryzjerskich, bo o to przede wszystkim chodzi w tych zarzutach, nigdy nie kierował żadnym ośrodkiem sportowym, nie miał nic do czynienia z takimi strukturami jak Centralny Ośrodek Sportu, to ale to proszę nie jest sobie wyobrazić, znaczy zauważam, po pierwsze, zauważam, że to jest człowiek ze świetnym wykształceniem, studia ekonomiczne, 4 różne studia podyplomowe na dobrych uniwersytetach związane z zarządzaniem i proszę sobie wyobrazić, że pierwsza jego praca to było kierowanie, był wiceprezesem przedsiębiorstwa, które zajmowało się 4 ośrodkami wypoczynkowymi i zatrudniało 800 osób. COS ma 7 oddziałów i zatrudnia 800 osób. To jest niemalże kalka tego pierwszego jego przedsiębiorstwa. On tym kierował przez kilkanaście miesięcy. Wyprowadził spółkę na prostą, potem zajął się swoim biznesem. A jakie cechy charakteru posiada Marek Wieczorek? Bo pani napisała, że dobierając swoich współpracowników bierze pod uwagę nie tylko doświadczenie, ale również cechy charakteru. Jedna podstawowa rzecz. To musi być człowiek, który się nie boi bardzo trudnego wyzwania. Bo COS jest bardzo trudnym wyzwaniem i to musi być człowiek, który wręcz poszukuje czegoś takiego. Są dzieci, które potrzebują, nie wiem, dobrze się sprawdzają i dobrze się czują wtedy, kiedy im da się rozrzucone puzzle. I są ludzie, którzy dobrze się czują, kiedy dostają coś trudnego i mają sobie z tym dać radę. I Marek Wieczorek jest taką osobą właśnie. To była pierwsza osoba, o której pani pomyślała? Nie, sprawdzałam kilka osób. Znaczy, ja wtedy nie odpowiedziałam na to pytanie na konferencji, bo powiem szczerze, po prostu byłam trochę zdenerwowana całą tą sytuacją. Natomiast one odpadały na różnych etapach. Pierwsza na niektóre takie, które właściwie już po pierwszym jakby przyjrzeniu się sylwetce mówiłam, nie, on sobie nie da rady z tym, dajmy spokój. Więc to było kilka osób, ale no, tę weryfikację pozytywnie przeszedł tylko Marek. I wszystkie pochodziły z Lublina? Absolutnie nie, oczywiście, że nie. I cała kwestia znajomości to też jest bardzo taki rozdmuchany temat. Co sobie wyobrażamy, kiedy myślimy o znajomym, tak? Więc chciałabym powiedzieć, że tak, że ile lat pani go zna? 3. Jest pani z nim na ty? Tak, jesteśmy na ty. Nigdy nie byliśmy u siebie w domu, ani on u mnie, ani ja u niego. Nigdy nie byliśmy na żadnej kawie, herbacie, nie wiem, jakichś tego typu rzeczach. Ja wiem, że ma córkę, nie wiem w jakim wieku, nie wiem jak ma na imię jego córka. To jest taka znajomość. My się spotykamy w miejscach, gdzie podejmowaliśmy razem projekty społeczne, bo Marek jest bardzo aktywny. I od dawna pani miała jego CV? W społecznych kontaktach. CV miałam od dość dawna, dlatego że ja dość ściśle współpracowałam z Lubelską Izbą, to jest Izba Gospodarcza, chyba tak się nazywa, nie pamiętam dokładnie. Też kontakty osobiste, też osoby, które z nami, które cenię w działalności społecznej. I takie CV po prostu, znaczy ja znam te CV, znam tych ludzi, znam ich dokonania, bo o tym rozmawiamy często. Na czym ma polegać restrukturyzacja Centralnego Ośrodka Sportu, której ma dokonać wiceprezes Marek Wieczorek? To jest nieprawdopodobny kompleks zagadnień, bo tak jak powiedziałam, 7 ośrodków, każdy w tej chwili działa zupełnie oddzielnie, na własną rękę. W dodatku ustawa nowa przekształciła te ośrodki w taki sposób, że im jest teraz trudniej. One są w większym stopniu wystawione na warunki rynkowe. Muszą na przykład płacić podatki od nieruchomości, czego do tej pory nie robiły. I okazuje się, że taka struktura nie ma wspólnego na przykład. Jest program komputerowy, który służy do tego, żeby zarządzać tymi ośrodkami całościowo. Najlepszy ośrodek, jaki znam, wykorzystuje ten program w 30%. Całość może w 10%. Nie ma wspólnego systemu zamawiania i jakby realizacji różnych zakupów. Dużo do poprawienia. Marek Wieczorek, już mówiąc językiem fryzjerskim, ma dokonać strzyżenia czy tylko modelingu w Centralnym Ośrodku Sportu?
No ani jedno, ani drugie. To jest zarządzanie przedsiębiorstwem, które ma wiele jednostek, jest bardzo skomplikowane i bardzo ciekawe, dlatego że tu chodzi o to, żeby jakby płynność finansowa i inwestycje były podejmowane w ramach całości, ale tak, żeby po pewnym czasie poszczególnym ośrodkom przynosiły korzyść. Czasami trzeba z jednego zabrać zysk, żeby zainwestować w drugim i tak dalej. Trzeba zastanowić się, czy wszystkie jakby elementy tego majątku muszą tam zostać, więc to jest naprawdę kompleksowa, ogromna przedsiębiorstwo. Po owocach go poznamy. Na razie widziałam na stronie internetowej Centralnego Ośrodka Sportu, że wraz z prezesem COS-u był w Zakopanem i gorąco i z pełnym zaangażowaniem kibicował naszym skoczkom. Premier pani nie zganił za to wydarzenie. Piątek był w Cetniewie razem ze mną, czyli to jest drugi, jeden z tych największych ośrodków. Razem tam sprawdzaliśmy, w jaki sposób działa działa to przedsiębiorstwo. Premier pani nie zganił za to wydarzenie, ale minister Pitera w poprzedniej kadencji odpowiedzialna za walkę z korupcją powiedział, że to jest po pierwsze pani wpadka, po drugie, że podważa pani wizerunek rządu. Ja bym chciała wierzyć, że to był atak związany z tematem, a nie atak personalny. Znaczy, mam nadzieję, że tak rzeczywiście było. Julia Pitera jest osobą, która bardzo jakby restrykcyjnie podchodzi do zatrudniania, do wszelkich kwestii takich, gdzie można byłoby mówić czy o konflikcie interesów, czy o jakichś niewłaściwych zachowaniach. Natomiast Julia też nie pofatygowała się do tego, żeby do mnie zadzwonić i zapytać, tak? I jakby piętnowała kwestię bycia, tego, że znam Marka Wieczorka osobiście. Natomiast ja bym chciała zapytać, czy ona zatrudniłaby jako jednego z najbliższych współpracowników osobę, której zupełnie nie zna. Uważam, że to byłoby pewnego rodzaju ryzykanstwo na takim trudnym odcinku współpracy. Powtarzam jeszcze raz, ja swoich współpracowników dobieram naprawdę z lupą, tak? I bardzo, bardzo dokładnie sprawdzam, kto w jakim miejscu będzie miał szansę się sprawdzić, a kto nie. A propos lupy, rozumiem, że bacznie pani obserwuje to, co się dzieje wokół meczu Wisła-Legia, który odbędzie się, czy się nie odbędzie 11 lutego na Stadionie Narodowym, bo Narodowe Centrum Sportu wydało oświadczenie, w którym mówi, że stadion jest super, że jest bezpieczny. Tymczasem władze miasta nie wydały takiej zgody, bo i sanepid, i straż pożarna, i policja mówią, że jest zbyt duże ryzyko, bo to są po pierwsze zwaśnione kluby i nie jest to wszystko dobrze zorganizowane. To wszystko są decyzje właśnie tych jednostek, o których pani powiedziała, czyli Ratusza Warszawskiego, policji, wojewody, który też może tu wprowadzić różne ograniczenia. Ze strony Stadionu Narodowego wszystko jest gotowe. Murawa już leży, żeby nie było żadnych wątpliwości. Ta trawa już jest, już tam się zakorzenia i jest gotowa. Natomiast jeśli będą zastrzeżenia, to jest rzeczywiście bardzo trudny mecz. Takie mecze w Polsce przeprowadzono na obiektach, które mają wygrodzenia. Na Stadionie Narodowym nie ma wygrodzeń, bo on jest zbudowany według nowego standardu, tego, który obowiązuje na całym świecie i tego, na który zgadza się UEFA. My nie mogliśmy tam zrobić klatek takich, jakie stosuje się dla tych trudniejszych kibiców. Więc to na pewno jest mecz podwyższonego ryzyka, to na pewno jest trudna sytuacja. Jeśli będzie zgoda policji, mecz się odbędzie. Z naszej strony, czyli ze strony NCS-u i Stadionu Narodowego wszystko jest gotowe. Jeśli będzie zgoda policji, póki co jej nie ma, jest odmowa. Będą jeszcze jakieś zmiany? To są rzeczy naprawdę ode mnie niezależne, zależne od organizatora, bo organizator, czyli Ekstraklasa, też musi zapewnić określone warunki. Jeśli te warunki zostaną zapewnione z tej strony, mecz się odbędzie. Bo panie ulubieniec, Grzegorz Lato mówi, że jeżeli ten mecz się nie odbędzie, to on mecz Polska-Portugalia przenosi do Wrocławia, bo on też negocjuje z NCS-em i cały czas słyszy od nich zapewnienia, że wszystko jest w najlepszym porządku, czyli tak jak Ekstraklasa też słyszy takie zapewnienia, że jest okej, a potem meczu się nie da zorganizować. Mam nadzieję, że do takich decyzji nie będzie dochodziło. Ja wciąż liczę na to, że ten mecz, o którym mówimy, czyli 11 lutego, czyli Legia Wisła, że odbędzie się, chociaż być może zostaną wprowadzone jakieś warunki jakby zaostrzające warunki bezpieczeństwa. A pani się wybiera na ten mecz? Tak, oczywiście. Jeśli będzie, to tak. Nagrody dla prezesów Narodowego Centrum Sportu to jest kwestia, która oburza wiele osób. Nie uważa pani, że rok 2011 to była no jednak ogromna wpadka osób, które są odpowiedzialne za budowę stadionu? 8-miesięczne opóźnienie w jego oddaniu, a panowie dostali blisko 90 tysięcy. Nie uważam, że to jest wpadka, dlatego że Stadion Narodowy został zbudowany w 32 miesiące. Jeśli ktoś założył na dzień dobry, przepraszam bardzo, dwuletni okres budowy takiego stadionu, to znaczy, że był albo tak optymistyczny, że tego się nie da wytłumaczyć, albo po prostu naciągał od samego początku. Tego się nie dało zrobić w 2 lata. To, że zbudowaliśmy w 32 miesiące taki obiekt, to jest naprawdę duży sukces. Czyli to cud i panom się należą nagrody?
Ja nie chcę się odnosić do tego, czy się należą, czy nie. One zostały im zapisane w kontraktach menedżerskich, a mam nadzieję, że Polska jest takim krajem, który się z zapisanych umów wywiązuje. Jeśli coś się komuś obiecuje na dzień dobry i ktoś podejmuje tę pracę dlatego, że miał taką obietnicę, to ja bym chciała żyć w takim kraju, w którym po prostu dotrzymujemy słowa. Ma pani przedstawić strukturę Komitetu do spraw zarządzania Euro 2012, w którego skład będzie wchodził minister Cichocki, minister Boń i pani. Dlaczego kompetencje MSW zostały tak jakby przekazane Ministerstwu Sportu? Tu chodzi o bezpieczeństwo, czyli to minister Cichocki się powinien tym zajmować, a nie pani. Do końca. Przepraszam, coś się dzieje z moim głosem. Nie do końca. Bezpieczeństwo można rozumieć w sposób wąski, czyli ten, który jest związany ze służbami bezpieczeństwa na stadionach, z policją, ze strażą graniczną i tak dalej, albo w sposób bardzo szeroki. I my, podchodząc do organizacji Euro 2012, myślimy o bezpieczeństwie w tym szerokim zakresie, który obejmuje na przykład obsługę i jakość obsługi klientów i wolontariat i różne inne aspekty. Więc to bezpieczeństwo rozumiane szeroko jako pełną koordynację wszystkich służb i wszystkich podmiotów, które działają przy Euro, powinno być pod tym podmiotem, który bezpośrednio tym Euro jakby... z tym Euro jest związane, czyli to jest i ministerstwo, i spółka PL 2012, która jest podległa mojemu ministerstwu. Więc moim zdaniem to jest rozsądny zapis. Natomiast my będziemy działali de facto w trzy osoby, tak jak pani powiedziała. Minister Cichocki służby, minister Boni, wojewodowie i wszelkie służby podległe wojewodom. Także to jest taki triumvirat. I na koniec króciutko, Donald Tusk jest dla pani człowiekiem roku, tak jak dla tygodnika Wprost? No, zgodziłabym się z tezą tygodnika Wprost. A za co miałby według pani dostać tytuł człowieka roku? Myślę, że to, że wygraliśmy wybory po raz pierwszy w dwudziestoleciu jest ogromnym sukcesem, ale ja też po prostu najnormalniej w świecie zgadzam się z polityką tego rządu i z jego wytycznymi. Jeśli ja bym miała tę przygodę, tę nagrodę przyznawać, to myślę, ja rozumiem, że na temat swojego szefa mogłaby pani mówić dosyć długo, ale musimy już kończyć. Myślę, niestety, że expose było tym, za co taka nagroda się naszemu szefowi należy. Minister Sportu i Turystyki Joanna Mucha była moim państwa gościem. Bardzo dziękuję. Bardzo. Do zobaczenia.